Nie to. Zaraz naprawię. O. Halo, witam was moi kochani bardzo serdecznie. Ja jestem Marcisław i jesteście wy, a to jest Chimera. Destroy all monster girls. Odcinek trzeci. W poprzednim odcinku nakopaliśmy do dupy harpy. Jeżeli dobrze pamiętam, to jak tutaj harpy. Dostaliśmy skill. Dostaliśmy DNA harpy, które pozwala nam na skakanie. Które dało nam skrzydła harpy. Ale nie możemy nimi latać, ponieważ mamy tą ciężką, kamienną łapę. Więc możemy tylko lekko się podbijać co jakiś czas w powietrze. To jest bardzo przydatne. Co by teraz zrobić? Mamy do wyboru albo pójść tutaj w góry, albo pójść do zamczyska, albo pójść do tej rafinerii oleju. Właśnie tu jest napisane, że to jest rafineria oleju. Oczywiście ja musiałem tego nie zauważyć. Wiecie co? Może na razie nie do wioski. Chcę wejść szybko do tego poziomu. Szybko go przeraszować. Ponieważ tutaj znajduje się... Nie tutaj. Tu znajduje się wróżka, której nie uwolniliśmy ostatnio. Cóż, może nie. Właśnie jak działają te skrzydła? Tak działają. Że co jakiś czas możemy się odbić. Bardzo przydatne. Jezu. Zadaszowałbym, to bym to zrobił bez pierdnięcia. Ale zachciało mi się bawić. Po co my tutaj w ogóle jesteśmy, Marcisławie? Zaraz wam pokażę. Za daleko. I bardzo przyjemne jest to, że w muzyce, dobrze, że Adzi zauważyłeś, słychać nawiązania do zumpetów. Secret jest secretem. Co do sekretów, zaraz będzie najfajniejszy, ale najpierw tutaj. Bo hajs. Ja z nimi się już nie chcę bić. Tak, to będzie bardzo, ale to bardzo nadużywane przeze mnie. Patrzcie, co tutaj jest, co tu się schowało. O! To jest dopiero secret. Jest jakaś wiedźma. I siedzi i się najwyraźniej ukrywa. Więc co ona tutaj robi? No ukrywa się. Do czego to jest w sumie nawiązanie? Ludzie, którzy łapią nawiązania z każdego anime, bardzo bym prosił. Znaczy, to wcale nie musi być anime, to może być jakaś amerykańska bajka. A ja z nimi nie jestem w tym momencie na bieżąco. No, ukrywa się przed babcią, bo narobiła rozpierdolu. Ej, możemy do niej dołączyć. Dostaliśmy fajny strój. Znaczy fajny, nie wiem, czy będę go używał. Możemy z nią jeszcze pogadać. Pomarańczowe, wiedźmy w pomarańczowych strojach mamy uderzyć ekstra mocno. Zapamiętamy. A ja tu mogę zginąć.
Ale nie zginąłem. Tu nic nie ma, ale jest hajs. Nie jestem mistrzem platformówek, ale je lubię. Tak jak wiele innych gatunków. Dobra, to możemy pominąć, już pamiętamy. Spróbuję nie zginąć. Albo nawet nie otrzymać żadnych obrażeń. Tak, udało się. Zero obrażeń. I ranga A. Dostałbym w tym momencie achievement, ale achievement już zrobiłem w tym poziomie. No i mamy A. Nie mamy jednej wróżki albo jednego... jednej... rady. Teraz możemy gdzie pójść? Polatajmy ten poziom w tym stroju. Okej, mogę wejść do jakichś budynków? Bo w tym miasteczku akurat jestem pierwszy raz. Coś się stało z muzyką? Aha. Czym ty jesteś? A czym ty jesteś? Ale nieważne, sprzedajesz ciasta. Co jest z tą muzyką? W pewnym momencie tak dziwnie zwalnia. Może na razie to zostawmy. O, sklep? Coś mogę kupić? Patrz, mysia. Oczywiście marzeń ci nikt nie odbierze. Zostawmy na razie tą wioskę. Chodźmy stąd. Zróbmy jakiś quest. O, chodźmy w góry. Ile mamy minut? 8. A, dobry czas. Już widzę sekret. Okej, po kolei. Odbiłem się od ziemi? Nie, może po prostu go zahaczyłem. Nie będzie, żebym mnie czekanami rzucał. Frajerze. Po co? Te czekany można odbijać. Okej, tu jest przejście dalej, ale ja tutaj widzę coś. Poszło.
mój Parkinson daje o sobie znać. A nie dawał o sobie znać od czasu naszej serii Stocho Alive'a. Okej. No nie odbijemy w jego stronę, odbijemy tylko przed siebie. Okej. Tu możemy wejść. Oj, proszę bardzo, co my tutaj mamy? Secret level! Dalej nie przejdziemy. A co jest w secret levelu? Secret boss. To jest dobre pytanie. Chociaż no nie no, ubrałem się cieplej. Chociaż nie wiem, czy to jest cieplej niż wcześniej. Dobra, zebrana notka. Okej. Po tamtego diamencika nie będę schodził. Chociaż mogę. Bo mogę! To jest przyjemna muzyczka. Prawie. Poszło. Secret. A cóż to ja znalazłem? Są bardzo piękne słowa, że istota pizzy tkwi w możliwości jej zmiany i kustomizacji. Nie potrafię teraz odnaleźć słowa po polsku. Dobra. Ona aktualnie lubi pizzę z gumowymi żelkami i cynamonem, ale ta na szczęście to jest zwykła pizza z pepperoni i warzywami, więc nie posramy się. No. Taki poziomek znajduje się w każdym etapie, z tego co mi się wydaje. I w nim zdobywamy dodatkowe serduszko. Właśnie spotykamy te ogniste cośki, nie wiem jak je nazwać. Magogi? Cóż tu jest? Aj, nie doskoczę. Ale tędy może wejdę? Nie, nie wejdę. Wróżka odzyskana. Cóż, najwyraźniej mi brakuje czegoś, żeby tam doskoczyć. Ale to będzie moje. Jej, nie chce mi się zabijać. Wiedziałem, że to nie będzie dobry pomysł, bo zaczną biegać. No i co? No i się nie myliłem. Dobra, strzelaj. Gin. Tam pod spodem nic nie ma. Na górze też nie widzę za bardzo. Checkpoint. O, jest informacja. Teraz spotykamy pierwszego? Nie, teraz będzie nasz drugi mag. No nie możemy uniknąć za pomocą dashu ataków maga. Wygląda jak Black Mage z nie pamiętam którego Final Fantasy. Teraz co? W dół! Oczywiście, jak jest poziom wulkan, jak jest poziom
lodowy, to musi być też to musi znajdować się wewnątrz niego też fragment wulkaniczny. Bo czemu by nie? Nie chciałem tego zrobić tak. Jakimś cudem atak charge'owany ma większy zasięg. Jak to działa, nie mam pojęcia. Zu. Nie zrobiłem tego specjalnie. Co prawda chciałem zginąć, ale nie zrobiłem tego specjalnie. Secret. Ice Mage. Chyba nie muszę wam pokazywać, jak wyglądają ataki Ice Mage'a. Większość ataków tych magów wygląda tak samo jak u innych magów. Odkrywcze, Marcisławie, i bardzo ładnie zbudowane zdanie. Rozwijasz się. Niepotrzebnie się tam zatrzymałem, bo chciałem go zaatakować. A po co? O, teraz mi się udała ta akcja. Tu też mi się udało. Więc spróbujmy tym razem przebić się przez tą ścianę. Jest. Nic nie wyskoczy. Nic nie skacze. Dobrze. No. Znowu bym musiał od początku. No to nie jest aż taki duży kawał tego checkpointa. To nawet jest malutki kawałeczek. A właśnie, przywitać się. O właśnie, dlaczego ja mam słuchawki na uszach? Podczas odcinku z Wiedźmina stwierdziłem, że mam taki mały problem, którym są głośniki, które są w środku takie popękane. One mogą za grzechotki służyć. Dobra, nie dotykać lawy, okej. Jej, trampolinki z Maria. Teraz mogę skoczyć. Jest wróżka uratowana. Nie udaje mi się wykonać tego ataku nurkującego. Dlaczego ja to zrobiłem? O, swoją drogą, tutaj jest taki skrócik, dzięki któremu możemy ominąć kawałeczek trasy. To nie jest trudne. To jest nawet bardzo łatwe. Hajs dla nas i idziemy dalej. Tylko muszę pamiętać o trampolinie. No. Poszło. Uff. Ledwo. A tutaj już się nie podnosi, okej. Czy nie? Podniesie się. A może nie? Coś pomieszałem. A no trochę pachnie jak pizza, bo dopiero co jedliśmy. Też trochę. Ale nie aż tak bardzo, dopiero co spaghetti jadłem parę godzin temu. I oto jest nasz boss, naszym bossem jest... pizza. A konkretnie pizzowy slime.
Czyli jednak slime. Dobrze myślałem. Rzeczywiście musi się wbić Chelsea ze swoimi zajebistymi tekstami. Jej własny pizzowy slime. Dlaczego? Nie pamiętam jej ataków. Jak ja z nią walczyłem wtedy? A już pamiętam. Tak, pamiętam. Niestety dostałem obrażenia, więc nie będzie A. A nie. A tak. Za niedostanie obrażeń jest A. A za niezginięcie jest B. Jeżeli dobrze mi się wydaje. Tak właśnie chyba jest. Zamrozili ją. Ej, dostajemy sosowy pocisk. No, przytrzymując eskę będziemy mogli naładować sobie właśnie. To będzie nasz czarżowany atak. No i oczywiście, czy możemy zjeść ten sos? Niestety, no nie możemy. This might hurt a lot. No, musimy dać DNA na chwilę na rozgrzanie się. Ale możemy strzelać sosem do pizzy. Mamy wszystkie wróżki z tego poziomu. Zdobyliśmy tą pizzę. Tak, pizzę i właśnie dzięki temu dostaliśmy dodatkowe serduszko i odblokowaliśmy sobie ten poziom. Pójdziemy tam kiedy indziej. A tymczasem mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli takie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kochane dzieci Boże, nareszcie bez cięć. Siema.